3:26. Czas powiedzieć kilka słów. Granica. Granice to ludzka kreacja. Tak jak czas, godziny, minuty, sekundy. Wszystkie zasady są ludzkim dziełem. Lubię czasami usiąść w ciemności i w spokoju spojrzeć poza normy. Nie mówię, że wszystkie granice są złe. Czy naprawdę zabijanie jest zakazane dlatego, że jest to coś złego? Czy dlatego, że gdybyśmy wszyscy zaczęli zabijać, to po prostu wybilibyśmy siebie nawzajem? Nie namawiam do anarchii. Zasady są ważne w życiu, ale czy naprawdę każda granica stworzona przez ludzkość jest dobra? Czy to, że ludzie dalej nie mogą wyrażać w pełni siebie ze strachu przed reakcją otoczenia, jest czymś dobrym? Nie możesz być kim chcesz, bo co powiedzą inni? Strach przed wykluczeniem ze społeczeństwa z powodu przekroczenia granic jest okropny. Te same granice stworzone przez ludzi nie pozwalają ci biec za marzeniami i ich spełniać. Te same granice tworzą w tobie brak pewności siebie. Brak pewności, że dasz radę. Granice czynią z ciebie niewolnika. Strach działa jak łańcuch, na którym jesteś. Granice to straszak na marzenia, sukcesy, bycie szczęśliwym i spełnionym. Na wyjście poza system. Na lukę w Matrixie. Granice to rzecz, ponad którą musimy się wznieść. Musimy stworzyć kulturę, grupę ludzi, ruch, który będzie widział coś więcej. Jeśli słyszysz kogoś, kto mówi, że ci się nie uda, dopilnuj, aby usłyszał o twoim sukcesie. Nie powinniśmy bać się spełniać marzenia, być pewnym siebie, dążyć do celu, być szczęśliwymi i spełnionymi ludźmi. To na co czekasz? Do roboty.